Papierosy to plaga. Około 10 milionów Polaków pali od 15 do 20 sztuk dziennie. Przy każdym zaciągnięciu do ich płuc trafia ponad 4 tysiące substancji smolistych. Wśród nich metale ciężkie, tlenek węgla, amoniak, aceton czy cyjanowodór. Każdego roku na choroby spowodowane paleniem tytoniu umiera przedwcześnie około 70 tysięcy Polaków. W skali świata to 7 milionów ludzi. A co się stanie, gdy odstawisz papierosy? Oglądasz i wiesz. Już po 20 minutach tętno i ciśnienie krwi zaczynają wracać do normy. Dym papierosowy przyspiesza pracę serca i zwęża naczynia krwionośne. To dlatego palacze dużo częściej narzekają na zimne stopy i dłonie. Od teraz kończyny wracają do normalnej temperatury. Po 2 godzinach nikotyna zaczyna opuszczać organizm. Pojawiają się pierwsze symptomy odstawienia. Nerwowość, rozdrażnienie czy problemy z zaśnięciem. Nikotyna podnosi poziom dopaminy, a jej spadek ma takie konsekwencje. Na szczęście nasz organizm potrzebuje zaledwie 8 godzin, by pozbyć się połowy nikotyny. W tej samej chwili do normy wraca stężenie tlenku węgla, który łączył się z hemoglobiną i utrudniał transport życiodajnego tlenu do tkanek. Od teraz tlen ma coraz większe pole do działania. Po 24 godzinach zaczyna się oczyszczanie dróg oddechowych. Skutkiem ubocznym mogą być kaszel czy nudności. W tej samej chwili spada ryzyko chorób serca. I to o połowę. Po 2 dniach regeneracje rozpoczynają zakończenia nerwowe odpowiedzialne za smak czy zapach. Zmysły stają się ostrzejsze. Niestety im dłużej ktoś palił, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wygoją się w pełni. Po 72 godzinach nikotyna zostaje całkowicie wyeliminowana z organizmu. Niestety objawy odstawienia, takie jak lęk, bóle głowy, nudności czy drażliwość, mogą zyskać na sile. To tak zwany zespół odstawienny, który zdarza się też przy odstawieniu kawy, alkoholu czy innych stymulantów. Jest też dobra strona tego medalu. Po przebyciu tego etapu wszystko co najgorsze jest już za tobą. Po miesiącu wraca właściwa cyrkulacja powietrza w płucach. Znika zadyszka palacza. U większości palaczy zanikają też objawy odstawienia. Spada ryzyko nowotworu płuc oraz chorób serca. Około pół roku po ostatnim dymku rzęski wyścielające płuca, czyli makrofagi pęcherzykowe, są już prawie całkowicie zregenerowane. Pozbywają się jeszcze zaległości po paleniu, czyli tak zwanego tar. To lepka, brązowa substancja odpowiedzialna za plamy na zębach, paznokciach czy wspomnianych tkankach płuc. Po roku zaczynamy świętowanie. Świszczący oddech i kaszel palacza to relikty przeszłości. A ryzyko wystąpienia chorób serca i udaru mózgu spada o połowę. Po 5 latach drogi oddechowe powinny być już niemal całkowicie zregenerowane. A po 15 ryzyko wystąpienia chorób serca oraz raka trzustki spada do poziomu osoby, która nigdy nie paliła. Nasz organizm może oczyszczać się nawet 20 lat. To najczęściej po takim czasie jest już w pełni zregenerowany. Choć i tak istnieje ryzyko, że niektóre zmiany spowodowane paleniem tytoniu mogą okazać się nieodwracalne. Podane dane nie dotyczą każdego palacza w takim samym stopniu. Różna liczba papierosów dziennie, tryb życia czy staż palenia. Wszystko wpływa na to, jak długo trwa regeneracja organizmu. Każdy z nas może jednak rzucić. I to w dowolnej chwili. Według Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób osoby niepalące żyją około 10 lat dłużej niż palacze. To 3650 dodatkowych dni. Oglądałeś i wiesz, co się dzieje, gdy odstawisz papierosy. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał. Trwa to z pewnością dużo krócej niż wypalenie papierosa. Polecam też udostępniać dalej i zapraszam, wróć tu za jakiś czas. Zawsze mile widziane. Propozycje tematów podrzucajcie w komentarzach, a i wiesz znajdziecie też na Instagramie, Facebooku oraz stronie internetowej. To by było na tyle. Do zobaczenia i usłyszenia. To 3650 dodatkowych dni. Więcej życia! Choć niektórzy pewnie i tak zapytają, tylko co to za życie? No to odpowiadam, na pewno mniej śmierdzące.